Witam Was ponownie Zielony Smok z tej strony. Słuchajcie, dziś zajmiemy się już trzecim, prawda, odcinkiem wspomnień naszego pancerniaka, który przeszedł cały front, gdzie dotarł do Rosji i tam zostaje ranny. Także zaczynajmy już trzeci odcinek z cyklu zdjęcia i wspomnienia niemieckiego pancerniaka. Także witam i zapraszam do oglądania. Niektóre zdjęcia niestety będę musiał cenzurować, ponieważ zawierają naprawdę drastyczne sceny, także zapraszam Was do oglądania. No więc tak, witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, dzisiaj akurat zajmiemy się zdjęciami ogólnie, które były, prawda, robione w Serbii i Bałkanach. Tutaj jest kilka wspomnień, prawda, tego żołnierza, które zostały mi właściwie przekazane. No tu mamy, prawda, już wyjeżdżających jego kolegów, prawda, można powiedzieć, że na front, z czego połowa nie wróci już. Wiadomo, że tu jeszcze jako taki, prawda, te transport żołnierzy, prawda, był, no, w miarę, prawda, cywilizowany. Oczywiście tu się nie ma, prawda, co równać z Rosjanami, którzy, no nie ukrywajmy, swoich żołnierzy traktowali po prostu jak bydło. To się, no, to się nie da po prostu zaprzeczyć. Po prostu ładowano ich, no, na siłę, upychano jak sardynki w puszce. Zamykano ich tak, aby po prostu, no, nigdzie po drodze nigdzie nie wyskoczyli. No niestety taka była, prawda, wojna. Także tu mamy to jedno zdjęcie. Teraz może sobie przeskoczmy dalej. Tu mamy chyba rok 1938. No niestety nie wiem do końca, co tam jest napisane na tym zdjęciu, ale dobrze, teraz może sobie przełączmy już na kolejne, prawda, zdjęcie. I tu już mamy kolejne zdjęcie zrobione, Serbia bądź Bałkany, jak tutaj głosi, prawda, napis z tyłu zdjęcia, rok 1000. No, Bałkany, Serbia, prawda, rok 1941, żołnierze niemieccy, którzy rozpalają ognisko w lesie. No, z początku traktowano to, prawda, jako przygodę, jako zabawę, natomiast później się przekonali, czym naprawdę jest wojna. Także mówię, ogólnie sprawa tych całych, prawda, morali i tak dalej, no, była bardzo, można powiedzieć, bardzo wysoko postawiona, gdyż, no wiadomo, no wierzyli po prostu, no Niemcy jako Niemcy, no sam Hitler działał tak, prawda, jego propaganda, aby każdy żołnierz niemiecki uwierzył w to, że są nad ludźmi, są niezwyciężeni. Już tutaj pomijając SS-manów, którzy po prostu tam też odprawiali swoje czarne msze, wiadomo, bo organizacja Tule i tak dalej. Ale mówię, to są bardzo ciężkie tematy. Ogólnie tak, SS-mani, no nie bali się nikogo, oni zawsze walczyli, prawda, do końca, z tego względu, że dobrze wiedzieli, że jeżeli trafią do niewoli, to tej niewoli tam nie będzie, żadnej łaski od strony, prawda, przeciwnika nie uzyskają. Ale dobrze, teraz przejdźmy sobie do kolejnego zdjęcia. Tutaj widzimy jakiś czołg, prawda, niestety też nie mogę stwierdzić, w jakim miejscu jest zrobione, nie mam żadnej informacji na ten temat. No niestety niektóre zdjęcia są po prostu, słuchajcie, anonimowe, ale dobrze, jedziemy dalej. Tutaj natomiast widzimy, prawda, startujący niemiecki samolot. Niestety też nie mam żadnych informacji. No trudno, niekiedy tak jest, że nie ma żadnych, prawda, informacji, dokąd samolot ten leciał. Ale dobrze, lecimy dalej. I kolejne zdjęcie, tym bardziej, prawda, przemarsz wojsk. Także czołgi, ciężarówki jechały ramię w ramię. Też niestety miejsca nie udało się ustalić, gdzie to jest. Wiadomo, że Serbia bądź Bałkany. Dokładnie niestety nie wiadomo, w jakim miejscu jest zrobione to zdjęcie. No i niestety, tu Was muszę akurat zasmucić. Nie wszystkie zdjęcia będą, prawda, takie jak poprzednie, że idzie sobie wojsko, prawda, maszeruje, nic się nie dzieje. Tu niestety te zdjęcie musiałem ocenzurować, musiałem, prawda, zakryć. No bo jest to, prawda, drastyczne zdjęcie, takich zdjęć, no, nie powinno, prawda, pokazywać. Musiałem zakryć
pewne po prostu rzeczy na tym zdjęciu. Do końca nie wiadomo, w jakim miejscu jest, właściwie była ta bitwa. Czy była to jakaś fabryka, czy było to jakieś miasto, no nie do końca prawda wiadomo, tylko widzimy w tle fundamenty. Natomiast jak się przyjrzycie, to na samym środku zdjęcia, tam jak jest ta kartka leży, to po prawej stronie zaraz jest karabin. No a w dole tam leży, prawda, strzelec, no który, prawda, w wyniku działań wojennych, jak to się mówi, no poległ na swoim stanowisku, prawda, ogniowym. Taka była niestety wojna. To akurat w tym szturmie brał nasz pancerniak atak. No i wiadomo, że jeżeli ktoś do was strzela, to trzeba go jak najszybciej, prawda, uciszyć, dlatego no podjęto, prawda, szybką decyzję, aby szturmować tę pozycję wroga. Natomiast no widzimy, że to jest, no, że samym karabinem się, prawda, nie da zatrzymać marszu wojsk, prawda, pancernych. No ale tu jakiś chłop się ostrzeliwał do samego końca, aż sam, prawda, tam, no nie będę tutaj dużo mówił, wiadomo o co chodzi. No i nasi pancerniacy jadą dalej. Teraz dobrze, może sobie przełączmy na kolejne zdjęcie, bo to jest akurat bardzo drastyczne. Tak więc tutaj już natomiast, słuchajcie, no widzimy, prawda, ciężarówkę niemiecką, która gdzieś tam utknęła na poboczu. Wiadomo, że tam się, prawda, gdzieś się zasypała i tak dalej. Natomiast też nie wiadomo do końca, w jakim to jest miejscu. Gdzie zostało to miejsce, prawda, to zdjęcie, prawda, zrobione przez tego pancerniaka niemieckiego. No nie wiadomo, także jedźmy dalej z kolejnymi, prawda, z fotografiami. No i również Bałkany. Niestety dokładnego miejsca nie udało się ustalić. Tutaj widzimy cały przemarsz tej kolumny pancernej, która rusza cały czas naprzód. Przepraw przez tak zwaną rzekę, czy jezioro, też do końca nie wiadomo co to jest. Ale dobrze, jedźmy dalej. No tu natomiast widzimy zniszczony bądź wysadzony most. Też no, Niemcy mieli duży problem z tym, wiadomo, że wojska przeciwnika będą takie numery robili i często te mosty właśnie były wysadzane, były niszczone. Tu na zdjęciu widzimy dwóch, prawda, niemieckich żołnierzy, jeden ma nawet na sobie nieśmiertelnik. Wiadomo, kiedy taki żołnierz zginął w walce, łamano, prawda, jedną połówkę zabierano, a drugą zostawiano przy żołnierzu. Miejsce to niestety nie jest również znane, gdzie zostało wykonane to zdjęcie. Tutaj natomiast na tym zdjęciu widzimy, prawda, mieszkańca Serbii dokładnie. Nasz pancerniak zrobił mu to zdjęcie. No wiadomo, nie powinno się, prawda, oceniać ludzi po wyglądzie, jak to się mówi, niestety dzisiaj jest na odwrót. Jak jesteś ubrany, jak się widzą, tak się, prawda, opisują później. Ale dobrze, kolejne zdjęcie. Też niestety miejsce nie jest dokładnie znane, gdzie to było to zdjęcie zrobione, dlatego jedziemy dalej. Ponownie nie ma żadnych informacji na temat tego zdjęcia, gdzie zostało zrobione, w jakim dokładnie miejscu. No widzimy, prawda, niemiecki samolot. Dlatego jedziemy dalej, bo tu nie ma, co prawda, sobie dopowiadać jakiejś historii. I tu już mamy takie lepsze, prawda, zdjęcie wykonane, tym razem Serbia. Wiemy coś na temat tego zdjęcia. Chłopaki sobie podjeżdżali pod górę. Jakiś był tam mały, prawda, opór, ale wszystko było, prawda, szybko, sprawnie niszczone na, no, może sobie darujmy. I właśnie kiedyś mi się właśnie, słuchajcie, przypomniała historia, którą mi opowiadał mój znajomy. On, słuchajcie, tam od kogoś dostał jakiś medal za rany od jego, prawda, kolegi. No i ten kolega mu opowiadał, jak jego tam, prawda, dziadek walczył w wojskach niemieckich na froncie wschodnim. I właśnie ta góra mi się w momencie tutaj wspomniała, że jego dziadek też tam właśnie walczył mniej więcej w Rosji. I też mi tak opowiadał, po prostu jak tam jego dziadek, prawda, też, nie mówię tu o Serbii, tylko mówię o froncie wschodnim, też jak szturmowali mniej więcej tak samo pochyloną górę, prawda. I już się zaczynam, słuchajcie, zobaczcie, no tutaj trochę plątać w tych zeznaniach, ale chłopaki też szturmowali pewną górę. I tak, no szli, prawda, spokojnie, na razie tam się, prawda, nic nie działo, były jakieś, prawda, sporadyczne strzały do nich i tak dalej, ale to cicho. Wiadomo, że
samoloty nadlatywały, tam wszystko, prawda, bombardowały, oździerz, wiadomo, moździerze też zrobiły swoją robotę, także na chwilę ucichło, no i zaczęli, prawda, podchodzić coraz wyżej tej góry. No i ten, który dostał odznakę za rany, on to dokładnie wspomina, podchodzili po prostu w kilku kumpli do góry. I tak, po jego lewej stronie szedł jeden kolega, po prawej stronie szedł również drugi jego kolega. Ten po lewej, jak to się mówi, dostał między oczy od snajpera najprawdopodobniej. Drugi kolega miał niestety pecha, bo spadł akurat pocisk moździerzowy rosyjski, akurat kilka centymetrów od niego. No nie chcecie wiedzieć, co, raczej tutaj się tak, o takich rzeczach nie rozmawia, co mu się stało. Ja myślę, że jak ktoś oglądał Szeregowego Ryana, jest ta słynna scena, jak prawda, tam chłopaki lądują na plaży Omaha w Normandii i ten jeden żołnierz amerykański, prawda, tam woła chyba mamo, mamo, mamo. No to w takim samym stanie był, prawda, tutaj ten niemiecki żołnierz. Samego tego, prawda, żołnierza niemieckiego, który dostaje później odznakę za rany, on przeżywa, natomiast też dostaje odłamkiem. To też bardzo dosyć mocno oberwał właściwie. Ale może dobra, na razie sobie ten temat, prawda, darujmy. Takie rzeczy możemy sobie, prawda, poopowiadać, prawda, przy ognisku. Także dobrze, jedziemy dalej ze zdjęciami, bo naprawdę trochę jest ich sporo. Też chcę tutaj jak najszybciej ten temat, prawda, zakończyć dzisiejszych tej Serbii, tych Bałkanów. Dobrze, także wrzuć mi kolejne zdjęcie. No tu mamy już, prawda, no, zgrupowanie Niemców, czy zbiórka, do końca też nie wiadomo. No przed atakiem, tutaj tylko wiadomo, wspomnę tego pancerniaka, że po prostu było to, no, tak zwana zbiórka, prawda, przed szturmem kolejnych pozycji. Wiadomo, że z tego zdjęcia mówi połowa chłopaków już nie wróciła po tej misji. Ale mówi, dyscyplina była niesamowita, morale były bardzo wysokie. No, ogólnie taki panował taki nastrój, prawda, no, żołnierza niemieckiego niezwyciężonego, prawda, który ruszał w każdej chwili do boju. No i tu nie ukrywajmy, że żołnierzom przed atakiem też podawano, prawda, prewitin, czyli po prostu takie tabletki, które, no, tam trochę wam działały na psychikę, dodawały trochę odwagi i tak dalej. Także tak działało w ten sposób po prostu. No czuliście się po prostu jak Rambo, no nie ukrywajmy. Także nie czuło się bólu, nie czuło się zmęczenia przez kilka godzin. Także non stop można, prawda, było atakować na tak zwanej petardzie, dopóki się, prawda, nie zginęło. Niestety też nie wiadomo do końca, gdzie to miejsce jest zrobione, ale jak głosi napis z tyłu kartki, w tle widać płonący czołg. Tutaj natomiast mamy przeprawę przez Bałkany. Chłopaki cały czas parli naprzód. Przedzierali się, prawda, przez ten górzysty teren, ale dobrze. Przełączmy sobie na kolejne zdjęcie. Też nie wiadomo, gdzie to zdjęcie zostało wykonane. No trudno. Jedziemy dalej. Tu mamy kolejne zdjęcie. No, no miała być, prawda, udana przeprawa przez most, natomiast most, no, nie wytrzymał ciężaru czołgu i most się zarwał, dlatego cały czołg, prawda, się zapadł. Będę dokładnie znał nawet nazwisko dowódcy czołgu. No i tu już dokładnie będziemy nawet znali nazwisko i imię dowódcy tego czołgu. Ogólnie czołg z jednostki Kassel. Dowódca Feldhebel Hering. Rok 1941, Bałkany. Te zdjęcie zostało zrobione dokładnie w Bałkanach. Także nawet znamy imię i nazwisko tego całego dowódcy, który dowodził, prawda, tym czołgiem. Ale dobrze, teraz może przełączmy sobie na kolejne zdjęcie. O tym miejscu też dokładnie nie wiadomo, gdzie ono zostało, to zdjęcie zrobione, także jedziemy dalej. Tutaj na tym zdjęciu widzimy natomiast, no, mieszkańców, prawda, Serbii, ale też jedziemy dalej. Tu mamy natomiast kolejną przeprawę, kolejne parcie naprzód. Tym razem chłopaki przesuwają się rzeką. Także są osłonięci, prawda, praktycznie z lewej i z prawej strony. Było to bardzo dobre posunięcie, tym bardziej, że po prostu, no, byli narażeni na obstrzał. Ale dobra, jedziemy dalej. Również Bałkany, niestety nie wiadomo, w jakim miejscu zostało to zdjęcie zrobione, także jedziemy dalej. Również Bałkany, widzimy
chłopaki sobie, prawda, jadą na czołgach i posuwają się cały czas do przodu. Bardziej to, prawda, przypomina defiladę, ale dobra, niech będzie, dobrze, jedziemy dalej. Również Bałkany i przeprawa też gdzieś przez góry. Dobra, jedziemy dalej. Na tym zdjęciu natomiast widzimy odlatujący samolot do Berlina, zresztą jak głosi napis z drugiej strony zdjęcia. Start do Berlina. Dobrze, wrzucamy kolejne zdjęcie. No i ponownie mieszkańcy, prawda, tym razem w Serbii. Wiadomo, bardzo biednie ubrani. Jedziemy dalej. No i właśnie, co idzie za sprawą wojny, właśnie coś takiego, tego nie trzeba komentować. Już nawet z drugiej strony zdjęcia wszystko jest opisane i tak dalej. Może szybko sobie przeczytajmy. Edward, źle to u mnie widać, zginął 1941 roku, prawda? Henke, tak? I kolejny przemarsz wojsk niemieckich. Kolejne zdjęcie. I ponownie w tle niemiecki samolot. Gdzieś, prawda, odlatujący. No i tym razem mamy też zdjęcie zrobione już praktycznie. No te czołgi praktycznie wyruszały, prawda, już na front. I to trzeba też, słuchajcie, bardzo zaznaczyć, że to nie tak jak na jakichś amerykańskich przygłupawych filmach z Hollywood, że czołgi jadą sobie tysiące kilometrów same. Słuchajcie, gdyby tak było naprawdę, to no Niemcy by nie wyrobili z paliwem. Przede wszystkim tak, wszystkie czołgi były dołożone na front, no koleją, prawda, wszystko szło, prawda, na tak zwanych tutaj, jak widzimy, wagonach, wszystko było dowożone na prąd, wtedy było wiadomo, one już ruszały dalej, sobie tam jechały i sobie walczyły. To nie tak, że z Berlina sobie wyjechały, prawda, i 1000 czy 2000 sobie nagle same tak jechały, bo mówię, bo by paliwa im nie starczyło. Wszystkie te całe czołgi były, prawda, dostarczane blisko, jak najbliżej frontu i wtedy mogły spokojnie sobie, prawda, ruszać do walki. A mówię, to co pokazują w amerykańskich filmikach, że czołg jedzie sobie, prawda, przyjedzie sobie od Chin do Berlina, to jest bajka, tym bardziej, że mówię, paliwa by im nie starczyło na takie numery. Dobrze, teraz może sobie już przełączmy na kolejne zdjęcie. Będziemy na dzisiaj materiał, prawda, już kończyć. No i tu ponownie mieszkańcy Serbii bądź Bałkan, nie wiem dokładnie. Także na dzisiaj kończymy. Zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie zajmiemy się, prawda, już zdjęciami z Francji i frontu wschodniego. Wtedy zobaczycie tak naprawdę, co to znaczy wojna. Mam tylko nadzieję, że to nigdy więcej się nie powtórzy. Także to wszystko na dzisiaj i zapraszam Was na kolejny odcinek. Tu jeszcze wielkie dzięki za wsparcie. Za wsparcie na streamach tak zwanych, prawda. Także dobra. Widzimy się ponownie, także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.